Moi drodzy, to co wydarzy się na tym odcinku to istne szaleństwo. 14 winów Food Champions albo Quicksilver karty z pierwszego składu. Taki challenge ukończyliśmy sobie ostatnio na naszym streamie. Ponadto otworzyliśmy nagrodę za to Food Champions właśnie. Czy była wśród nich paczka z trzema tocami? To zależy od tego, czy udało mi się wbić te 14 winów właśnie. Także stawka Food Champions była podwójna. No oprócz tego wszystkiego zrobiliśmy sobie jeszcze paczkę z ikoną Optimus Prime. Także drogi widzu, dużo emocji, dużo kontentu ja wam daję. A wy co możecie mi dać? Dużo łapek w górę. Także koniecznie zjeżdżaj teraz na dół i kliknij tego lajka, tym bardziej, że na 1777 łapek w górę zrobimy sobie kolejną paczkę z ikoną Optimus Prime. Także jeżeli jeszcze łapki w górę nie zostawiłeś, to jest ostatnia chwila, żeby ją zostawić. Ponadto oczywiście subuj kanał koniecznie z dzwonem, by nie przegapić kolejnych filmów i streamów. Teraz bardzo intensywny okres Team of the Season, także i streamów i filmów będzie sporo. A w komentarzu dajcie znać jeszcze, jak wam poszła liga weekendowa, jaki bilans zrobiliście, co trafiliście w pikach, w paczkach za Food Champions. Piszcie na dole, a tymczasem bez przedłużania lecimy już z odcinkiem. Szukasz sprawdzonych coins do Food22? Sprawdź ofertę supercoinsy.pl. Właśnie wystartowała promocja Team of the Season. Z kodem widocznym na ekranie dostaniesz 10% zniżki, a kupujący mają szansę na wygraną jednej z 5 superkart. Więcej kart specjalnych zostanie rozdanych jako nagrodnie niespodzianki. Link w opisie. Polecam. Nasz challenge 14 winów Food Champions albo Quicksell jednej losowej karty z pierwszego składu nadal trwa. Bilans 12-4, co widzicie w prawym górnym rogu ekranu. No i moi drodzy, tak zmieniła się nasza jedenastka w trakcie trwania tej ligi weekendowej. Sprzedałem Totsa Suareza, no bo mówiąc bardzo łagodnie, nie dawał rady Urugwajczyk, jak się jednak okazało. Wydawał się świetną kartą, okazał się gówniaczkiem troszeczkę. No i teraz, na to ostatnie 4 spotkania w Food Champions, zamiast Totsa Suareza kupiłem sobie Gelsona Martinsa. Karta na skrzydło wygląda idealnie, mega szybki, świetne strzały, kozacki dribbling, no i jeszcze Totsa Zachę, czyli kartę świeżą, która dopiero niedawno wyszła, też wygląda bardzo fajnie. Ze względu na to, że ich zakupiłem, na ławce wylądował Kylian Mbappé. Którą z tych 11 kart będę mógł stracić, jeżeli nie wbiję 14 winów, ale miejmy nadzieję, że 14 winów wbije, bo po pierwsze będziemy mieli paczkę z trzema totsami, no a po drugie nikogo nie stracę. Także moi drodzy, po prostu lećmy grać decydujące mecze w lidze weekendowej. Pierwszy rywal na dzisiaj w decydujących meczach. Ruszyła maszyna. Polaczek, pozdrawiamy kolegę. Dlaczego mu się odbiło? Kurde no. Let's go! Cristo Stoiczko! 1-1, wracamy! Świetna piłka. Wilfred Zaha. Stoiczko! 2-1, Cristo znowu strzela! Tak jest! Nie tu, nie tu! Do Mateosa! Ja pierdziele. No i gol! 2-2, no... Nie, no gdzie ty grasz? Znowu nie tu! Diaz, brawo. Nie, to jest gol. Ja pierdziele. Ej, znowu drugą bramkę tracę, bo podanie poszło mi nie tam, gdzie chciałem. Niesamowite to jest. Cristo Stoiczko w 3-3! Hat-trick Bułgara. Nie. Ja pierdziele, czemu tu są takie dziury? GG, no przegrałem końcowy mecz. Dobra, teraz po wygraną lecimy. No, rywal ma 11 mocną. Ciężko tam słaby punkt wskazać, no kurde. Let's go! Rutkulit! Z rzutu rożnego. Dobrze się zaczyna ten mecz. 2-0, ja nie wiem, goś stał. Znowu, on jest nieprawdopodobny. On przechodzi z każdym podaniem. Z każdym podaniem kolega przechodzi samego siebie, nie? Halo? Czemu nie ma końca meczu, kurwa? No teraz. Dziękuję. Dwa spotkania. Jedno trzeba wygrać. Oto pierwszy z dwóch naszych ostatnich przeciwników. Ronaldinho, Optimus i Mbappé, Player of the Month. Coś mi się wydaje, że ci goście mogą nam napsuć krwi. Za łatwo. Oj, kurde. Nie spodziewałem się, że taka wrzuta pójdzie dokładnie na buta. Gol. Ładnie. No gość jest lepszy po prostu. Nie, no serio, no to już jest przesadą. Widzieliście, co to jest za gol. Podstawiony pod ścianą z bilansem 13-6. Lecimy, moi drodzy, z meczem o wszystko. Ronaldinho, pięknie, come on. 1-0, widzowie, jedziemy. Kurw, jak? Jak to nie wpadło? Cristo Stoiczkow? Cristo?
Aj, dlaczego? Strzelaj to kurwa! Szybciej! Kopałem już tą piłkę od razu, a on się kręci jak gówno w przeręblu. Rzuta. No, teraz! Kurwa! Przepieczone! Nie. No, zmień się! Ja pierdzielę. Nie! Nie! Nie mogę! 20 goli mogłem strzelić w tym meczu, no. Dogrywka. Przecież to się zesrać można. No, oczekiwane bramki. 0-8 do 3-2. No i tak wygląda ten mecz. No, pod każdym względem jestem lepszy, ale nie potrafię tego udowodnić, no. Mamy to! To już mi sobie się nic nie stanie. To już jest koniec. Na ostatnią akcję wystarczyło zagrać. I się udało. O mamo, koniec! Tak jest! Emocje top. Będzie paczka z trzema tocami już za chwilę. Nie będzie Quixelu karty z pierwszego składu. Jak ja bym tego meczu nie wygrał, ja bym... Zdenerwowałbym się, tak? Już się denerwowałem podczas. Pierwsze historyczne nagrody na Team of the Season w FIFA 22. I to jakie piękne nagrody. Za czwartą rangę. 2 piki, 1 z 4 toców społeczności. Paczka za 100k, paczka za 125k i paczka 3 piłkarzy TOT społeczności lub Eredivisie. Oczywiście 3 wymiennych piłkarzy TOT społeczności lub Eredivisie i 50 tysięcy monet. Także bardzo przyjemnie się zapowiadają te nagrody. Pierwszy pik. Ciśniemy. Zobaczmy, co w pierwszym piku trafimy. Ja szczerze powiedziawszy biorę szkockiego pomocnika Aston Villa. Najwyższy overall i tyle. Pik bez historii. Oby teraz było lepiej. W pierwszym było średnio, a w drugim jest Gnabry, jest Lloris. I teraz dobre pytanie, kogo tutaj zabrać? Dobra, wybieramy Hugo Llorisa. To z 95 trafionych. Także całkiem fajnie. I słyszałem, że Hugo Lloris podobno jest jednym z najlepszych bramkarzy obecnie w grze. Także mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. A jak nie, to po prostu pójdzie na przepałkę. Chociaż tyle, że overall wysoki. Duża paczka rzadkich zawodników o wartości 100 tysięcy monet. Wymienna oczywiście. Może będzie niebiesko? Nie jest niebiesko, ale jest zwykły walkout. Hiszpania, SP. I to będzie Llorente 8-6. Dobra, na spokojnie. Nie ma szału, tragedii też nie. Taka paczuszka, powiedziałbym, bez historii po prostu. Paczka Ultimate. No czy teraz nam odda? Oby oddało. Poproszę niebieskiego. Chciałbym coś niecoś zarobić. I jest Team of the Season. Jaki? Szkocja, McGinn. Okej, dobra. Czyli szału nie będzie. Oprócz tego Handano widzi. Dobra, 2 walkouty w jednej paczce, w tym TOC. Jeszcze Immobile walkout. Dobra, czyli 3 walkouty tu były. Okej, to ta paczka jak najbardziej na plus. Przyjemna. Chwila prawdy. Jakie będą te nagrody? Dobre, przeciętne, świetne. O tym tak naprawdę zdecyduje ta paczuszka. Paczka 3 piłkarzy TOC społeczności lub Eredivisie. Ona się już otwiera. Zobaczmy, co w pierwszej paczce z 3 gwarantowanymi TOCami w FIFA 22 trafimy. I to jest Haller. To nie jest Zaha. Dlaczego? Dlaczego to nie jest Livret Zaha? Aj, no szkoda. Czy oprócz Alera coś tutaj jeszcze może być wartego jakieś pieniądze? Raczej ciężko, ale zobaczmy. Uwaga. Timber. Ej, okej, to jest jakieś 200k. No 170 tysięcy. Dobra. Ja uważam, że to nie jest jakaś świetna paczka z tocami, ale jest karta, coś niecoś warta. Więc ja jestem mimo wszystko zadowolony. Do tego jeszcze ten Aler, on pewnie jest 50k. Dokładnie, dobra, no nie, no jakieś 220-230 tysięcy z tej paczuszki. Dla mnie spoko, bo tutaj naprawdę widziałem i takie paczki, gdzie ludzie zarabiali po 100 tysięcy monet z nich. Pierwsze SBC ikony Optimus, gotowe moi drodzy, przepalamy taki oto skład, wszystko z klubu. Także póki co wydatek wynosi 0 i miejmy nadzieję, że jak najmniej monet na to SBC wydamy. No, otwieramy oczywiście od razu tą paczuszkę. Może od razu coś odda. Ty, walkout i to 8-8+, klasa. Casemiro 89, no pięknie, do ikony. Jak znalazł, widzowie, jak znalazł. Drugie SBC, również gotowe, również zrobione z kart z klubu. Oczywiście żadna z tych kart, którą tutaj przepalam, nie jest mi w żaden sposób potrzebna. No i na razie dalej wydatek na tą ikonę wynosi 0. Przedostatnie SBC, również zrobione. Tym razem kupiliśmy sobie już Krossa za 22 750 monet oraz Gulaszego za 7 tysięcy, czyli wydatek na tą ikonę w tym momencie wynosi 30 tysięcy z groszem. Ostatnie SBC. O paczkę z ikoną Optimus Prime. Gotowe moi drodzy i naprawdę bardzo łatwo poszło. Wydaliśmy jedynie tutaj w tym SBC 85 tysięcy, a łącznie na tą ikonę jakieś 115-120 koła. Fajnie byłoby trafić jakąś kartę do pierwszego składu, ale jak będzie, zobaczymy. W każdym razie przechodzimy już do otwierania tej paczuszki. No i robimy ją tak jak zawsze, po narodowościach oczywiście. Nie ma duplikatu, więc nie trafiliśmy na pewno Zambrotty. Nie trafiliśmy na pewno Stoiczkowa. No i po kolei, alfabetycznie.
No i przechodzimy do topowych narodowości. Widzowie, nie ma co przedłużać. Sprawdzamy Argentynę, a potem polecimy sobie od dołu. Odkąd Maradony nie ma w paczkach, to w Argentynie bieda. Także miejmy nadzieję, że tam nie trafimy żadnego z Argentyńczyków. Okej, okay. Maradona to jest oczywiście baby, on już był. No i z Hiszpanii co? Torres Butragueño? Znośne trafy, jeżeli chodzi o ich karty Optimus, ale nikt inny z Hiszpanii nie brzmi dobrze. Zobaczmy, czy to jest Hiszpania? Nie jest to Hiszpania i to jest bardzo dobra informacja, widzowie. Portugalia, Eusebio. To było przyjemne, ale jeżeli nie będzie Eusebio, to będzie słabo, bo i Rui Costa, i Deco, i Figo nawet już na tym etapie, to nie są karty, które bym chciał zobaczyć. Także zobaczmy Portugalczyków. Okej, okay. Nie ma Eusebio. Nie ma Figo, nie ma Rui Costy, nie ma Deco. Z Włoch raczej ciężko o dobrą ikonę Optimus. No ja mam Maldiniego Prima, więc Maldini Optimus też byłby wzmocnieniem mojego składu, bo to jest zawsze lepsza karta w pierwszej jedenastce o jakiś tam poziom. Poza tym, no to jeżeli chodzi o Włochów, no to jakieś tam Cannavaro, Del Piero są znośni, ale wolałbym nie. Wolałbym, żeby to nie były Włochy. Przekonajmy się! Zambrotta Optimus był, Maldini to jest Prime i też był. Okej, okay, czyli nie mamy Włochów. Bawimy się dalej. Sprawdźmy sobie Holandię. Zobaczmy, czy to nie jest Van der Sar Optimus, bo ja już mam Prima Van der Sara. Okej, okay, to nie jest Van der Sar Optimus. Czy to jest Coman? Proszę nie. Okej. Okay. Na napadzie mamy oczywiście Van Nistelrooya, Van Bastena i tak dalej. Także proszę, niech to nie będzie N z Holandii. Nie jest to napastnik z Holandii. Więc teraz sprawdzamy już całą Holandię. Więc co? Może jakiś Cruyff? Halo Holandia? Nie ma nikogo, dobra, Hulit Prime już był oczywiście. No to Niemcy. Może upgrade Matejosa z Matejosa Mid na Matejosa Optimus Prime. Nie obraziłbym się. Jeżeli chodzi o inne karty, nie wiem, Lamn Optimus może być niezły. Schweinsteiger Optimus też wygląda spoko. Zobaczmy. Nie są to Niemcy. Dobra, Francja. No i moi drodzy, powoli będziemy kończyć zabawę, bo już tylko trzy narodowości nam zostały. Oj, Zidane, Vieira. To by było piękne. Ale czy to będzie Francja? Przekonajmy się. Uwaga! Nie jest to Francja, o mamo. To będzie Anglia albo Brazylia, czyli typowo pół na pół. Albo będzie świetnie, albo będzie tragicznie. Okej, okay, pokażcie mi już tego Linekera, Shearera, Wrighta albo innego Bobiego Mura. Po prostu Anglia. Gerard. Oj, no Gerard w Optimusie nie wygląda jakoś tragicznie. No ale nie jest to karta marzeń, nie? PLKD byłby w niebo wzięty. Ale ja nie bardzo. 450k, no. No nie jest to karta z gatunku najgorszych, ale na pewno szału nie ma. Tyle dobrze, że na tą ikonę zbyt dużo nie wydałem. Ale w sumie może być lepszy od Matejosa. Tempo oczywiście mniej, ale tak, strzały lepsze, dribbling dużo lepszy. Kurde, większość czatu uważa, że Gerard będzie lepszy od tego Matejosa. Zobaczymy, przetestujemy i się okaże.